Zaręba, witam Was dzisiaj na 11 już treningu z naszego wyzwania 30 dni. Jeśli nie wiecie, o co chodzi z tym wyzwaniem, bo jesteście tu nowi, dopiero teraz wpadliście na ten trening, zapraszam do filmu z zapowiedzią, gdzie opowiadałam, jak wygląda całe wyzwanie. Link do tego filmu daję Wam tutaj gdzieś w kartach, także polecam sobie zobaczyć. Dzisiaj będziemy pracować nad górą, będziemy wzmacniać sobie górne partie i będziemy przeplatać ten trening też z bardziej dynamicznymi ćwiczeniami, tak żebyśmy zrobili taki trening HIIT interwałowy. Oprócz tego, że będziemy budować mięśnie, rozkręcimy spalanie, które będzie trwało jeszcze po treningu do około 24 godzin. Także takie właśnie efekty daje trening naprzemienny. Nie dość, że będziemy budować, to jeszcze mega będziemy spalać, ale wiem, że nie wszyscy mogą robić takie ćwiczenia bardziej dynamiczne, bardziej skoczne, albo niekoniecznie mogą, albo niekoniecznie lubią. I jak będę pokazywać te ćwiczenia bardziej dynamiczne, ja wtedy też pokażę alternatywę dla tych osób, które wolą zrobić sobie ten trening bardziej statyczny. Także dzisiaj mamy albo typowy trening siłowy, albo trening HIIT, siłowe ćwiczenia połączone z ćwiczeniami z bardzo wysoką intensywnością. Co wybieracie, to już zależy do Was. Będziemy robić sobie super serię, będziemy przeplatać sobie treningi typowo siłowe, bardzo statyczne, z tymi treningami z wysoką intensywnością. Oczywiście dla osób, które nie chcą robić z tą wysoką intensywnością, będą sobie po prostu zgrabnie przeplatać ćwiczenia statyczne, ale właśnie w taki sposób, że raz będzie bardzo mocno pracowała góra, mięśnie góry, a w kolejnym ćwiczeniu mięśnie góry będą odpoczywały, będą przygotowywały się do kolejnej serii tego ćwiczenia na górę i w tym czasie będziemy robić te ćwiczenia bardzo intensywne na całe ciało, nogi, pośladki, brzuch. A jak ktoś będzie chciał robić ćwiczenia bardziej statyczne, to oczywiście te wszystkie partie też będą pracować, mięśnie, pośladki, brzuch, tylko wtedy z mniejszą intensywnością. Będą to ćwiczenia bardziej stabilne, bardziej siłowe. Także nie dość, że świetnie popracujemy sobie nad górą, tak żeby mieć fajne kształty, wzmocnić mięśnie, co bardzo przydaje się też w ćwiczeniach na inne partie, poprawiać postawę, no to dodatkowo będą pracowały jeszcze nogi, pośladki i brzuszek. W dzisiejszym treningu będziemy wykorzystywać mini gumy oporowe, maxi gumy oporowe i ślizgacze, czyli te dwustronne krążki, które ułatwiają nam ślizganie się na powierzchniach z tej strony, z plastikowej strony, na powierzchniach dywanowych, a z tej strony, czyli tutaj, gdzie jest taka mięciutka gąbeczka, możemy się ślizgać na płytkach, panelach i parkiecie i jest to bezpieczne dla naszej podłogi. Jeśli jeszcze nie macie tych akcesoriów, zapraszam Was na moją stronę, jest forma.pl albo wkondycji.pl. Możecie tam przeczytać sobie o nich więcej i możecie sobie też zamówić, jeśli tylko będziecie mieli ochotę. Możecie tam też znaleźć ściuchy treningowe, między innymi te, które dzisiaj mam na sobie, i możecie przeczytać, jak wygląda współpraca ze mną w sprawie indywidualnej diety i lub planu treningowego i wiele, wiele więcej tam jest. Zachęcam połazić sobie po tej mojej stronie. Linki, jak zwykle, w opisie pod filmem. Dzisiejszy trening oczywiście będzie całym treningiem wraz z rozgrzewką, częścią z ćwiczeniami i rozciąganiem po treningu. Oprócz tego, o czym powiedziałam, czyli oprócz minigumek, maxigumek i ślizgaczy, polecam mieć też pod ręką wodę. Podczas treningu nie polecam pić dużo, ale łyczek od czasu do czasu naprawdę by się przydał. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Zaczynamy! Zaczynamy rozgrzewkę, przeskakujemy z nogi na nogę. Pracujemy rękami, plecy wyprostowane, miękko w kolanach, delikatnie na paluszkach, pięty nie dotykają podłogi. Oddychamy od samego początku. Ok, i teraz wysoka praca kolana, łokieć, prawy łokieć do lewego kolana i na odwrót. Wysoko podnosimy nogę. Kto nie może skakać, robi to w ten sposób. Wysoko kolana. Mocno się skręcamy. Ok, i truch. Mocna praca rąk.
krążenia ramion w przód. Leciutko na palcach. I w tył. Krąż sobie, ja tu tylko muszę poprawić coś. Ok, teraz krzyżujemy przed klatką i wyprowadzamy w tył. Mocno do tyłu. Pięknie łokcie. Do wewnątrz. Na zewnątrz. Pięknie. Nadgarstki do wewnątrz. Na zewnątrz. Pięknie. Szeroki rozkrok. I mocno wykręcamy się w tył. Świetnie, pochylamy się do przodu i pogłębiamy. Prawa dłoń do lewej nogi i na odwrót. Świetnie. Robimy sobie krążenia nóg. Najpierw prawa do tyłu. Świetnie, lewa. Kolana łączymy i krążenia w lewą stronę i w prawą stronę. Kostki prawa, mocne krążenia. Super, robimy wypad prawą nogą w przód. Tutaj kąt 90 stopni, pięta przy podłodze, plecy proste i delikatnie pogłębiamy. Pogłębiamy, przechodzimy do środka, pięta przy podłodze, palce zadarte do góry, klatka do uda. I przechodzimy na drugą nogę. Kąt 90 stopni, pięta przy podłodze, plecy wyprostowane. Pogłębiamy delikatnie i przechodzimy do środka. Pięta przy podłodze, palce zadarte do góry, klatka do uda. Super, robimy motylek. Siadamy, łączymy stopy, plecy wyprostowane. Przyciągamy stopy jak najbliżej siebie, kolana do podłogi. Delikatnie pogłębiamy. Robimy poczkę, mocno wyginamy się w tył, rozciągamy mięśnie brzucha. Super, siedź japoński. Mocno ciągniemy koduszkami palców w przód, rozciągamy plecy. Tyłek do góry, przychodzimy stopami do dłoni. Pięty do podłogi. Teraz myślałam, że to zrobimy w tęku, ale można ten na stojąco. Szeroki rozkrok, prawa dłoń w lewą stronę, mocno pogłębiamy, rozciągamy cały bok i druga strona, druga ręka, mocno rozciągamy bok. Super, zrobimy sobie jeszcze trochę podskoków dla tych, co będą skakać, dla tych, co nie będą skakać. Marsz, miękko na palcach, miękko w kolanach, sylwetka prosta, proste plecy, napięty brzuch. Ok, będziemy zaczynać. Najpierw robimy sobie z mini głową otwieranie za plecami. Możemy to robić na stojąco w klęku, jak w siadzie japońskim. Ja to będę robić w siadzie japońskim. Bierzemy sobie gumę o takim oporze, jak nam pasuje. Ważne, żeby paliło. Jak będzie paliło za mało, zawsze możemy przeskoczyć sobie na mocniejszą gumę. I wygląda to tak. Guma w dłoniach i otwieramy za plecami, trzymamy chwilkę ten ruch i z powrotem. Sylwetka wyprostowana.
lecimy, hop! Pamiętaj o oddechu. Plecy wyprostowane. Nie śpieszymy się. Powoli otwieraj i powoli wracaj. Jeszcze 5. Jeszcze 2. Ostatni raz. Dół i góra. Pięknie. Mamy to za sobą. To będziemy przewracać z bardziej dynamicznym ćwiczeniem ze ślizgaczami. Ale to jest ćwiczenie dla wszystkich. Dopiero kolejne będę pokazywała alternatywy. Jak kogoś bolą nadgarstki, nie mogą się opierać o nadgarstki, oprzyjcie się przed ramionami o krzesło lub kanapę. Sylwetka w linii prostej, nie zaginamy części lędźwiowej kręgosłupa. Kość ogonowa podkulona, prosta sylwetka i lecimy. W prawą stronę, tył, w lewą stronę. Robimy to przez około 20 sekund. Szybko. Prosta sylwetka. Piękny brzuch. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Łyczek wody. I wracamy do otwierania za karkiem. Guma w dłonie. I lecimy. Hop. Nie śpieszymy się. Robimy to powoli, powoli otwarcie. I powoli powrót do góry. Pamiętaj o oddechu. Wdech nosem, wydech ustami. Proste plecy. Siedem powtórzeń zostało i robimy to dzisiaj ostatni raz. Jeszcze 3. Nie śpieszymy się. Pięknie, ostatni raz. Dół. I góra. Świetnie. I ostatni raz robimy ten brzuch ze ślizgaczami. Około 20 sekund. Ślizgacze pod stopy. Sylwetka w linii prostej i hop. Prawa, lewa. Wdech i wydech. Przyłóż się. Ostatni raz to robimy dzisiaj. Brzuch ma palić. Trzymaj tempo. Tempo takie, jak tobie pasuje. Ważne, żeby nie było za lekko. 5, 4, 3, 2, 1. Pięknie. Pierwsza super seria za nami. Zabieramy się za kolejną super serię. Do niej będzie nam potrzebna jedna maxi guma albo dwie. Ja biorę dwie. Łyczek wody można zrobić. Stajemy na gumie stopami. Im staniesz wyżej, tym będzie ci łatwiej. Im szerzej, tym guma będzie stawiała większy opór. I robimy spięcia łopatek. Mocno spinamy. Kolana lekko ugięte. Sylwetka prosta, pochylona w przód. I lecimy. Maksymalnie spinamy łopatki. Wdech i wydech. Robimy 10 razy. Jeszcze 6. Piękne ramiona, piękne plecy.
2, 1. Super. I to ćwiczenie będziemy przeplatać z mocnym, intensywnym ćwiczeniem. I będzie ono wyglądało tak. Raz, dwa, trzy. Mocno kolana w górę podnosimy. Raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy, hop. To dla osób, które chcą intensywniej, dla tych, które chcą mniej intensywnie. Z nogi na nogę. Hop, hop. Z nogi na nogę. Hop, hop. Z nogi na nogę. Hop, hop. I tutaj wysoko podnosimy kolana, ok? Możecie w tym ćwiczeniu mieć gumę w stopach. Dla tych, co robią mniej intensywnie, ja to robię bardziej intensywnie. Wybieramy sobie jedną z dwóch opcji. I lecimy przez pół minuty. Gotowi? No to pół minuty, lecimy. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Wysoko kolana. Około 10 spięć. Hop. Mocno. Spinamy łopatki. Wyrównujemy oddech. Pięknie. Jeszcze 5. Robimy to ostatni raz, przyłóż się. Mocno spinaj łopatki. 3, 2, 1. Pięknie. I 30 minut. Albo marszu, kolano, kolano, albo podskoków. Lecimy. Nie, nie 30 sekund, zrobimy sobie 40 sekund. Powoli.
Jeszcze 4. 3. 2. 1. Pięknie, pierwsza seria za nami. I to przeplatamy sobie ze świetnym tanecznym ćwiczeniem, można powiedzieć. Przysiad, taki niezbyt niski, biodro, przysiad, biodro, przysiad, skręt, przysiad, mocny skręt, przysiad, mocny skręt, ok? Tak robimy dla tych osób, które chcą bardziej intensywnie, dla tych, które chcą mniej intensywnie, bardziej statycznie, bardziej siłowo. Guma w kostki i chodzimy, ok? Guma musi być w kostkach mini i chodzimy. Do tego można mieć gumę w nadgarstkach i otwieramy, ok? Robimy to przez 40 sekund. Start. Brzuch napięty. Plecy proste. Pięknie. Miękko na palcach. 16 sekund. Przyciągamy je do siebie i nie pulsujemy, tylko stabilnie.
delikatnie pchamy do podłogi. Wyrównujemy oddech. Plecy proste. Trzymamy. Stopy jak najbliżej, kolana jak najniżej. Pięknie. Prostujemy jedną nogę i pochylamy się do wyprostowanej nogi. Klatką piersiową jak najniżej. I trzymamy. Druga noga wyprost. I do drugiej nogi. Hop, w dół, klatka piersiowa do uda. Super, teraz przyda nam się coś miękkiego pod kolano. Rozciągniemy sobie łuka. Leczymy na jednym kolanie. Druga noga wyprostowana, znaczy wyprostowana po prostu przed sobą. Uginamy nogę. Stopa do pośladka. Pochylamy się lekko w przód. Musimy czuć, jak rozciąga nam się to udo. Plecy wyprostowane. Trzymamy. Druga noga. Trzymamy. Jeszcze chwilę. Pięknie. Teraz rozjedziemy się ze ślizgaczami do szpagatu. Lecimy w dół, tyłek tak nisko, jak tylko damy radę. Jak damy radę siąść, to siadamy. Pięknie. I pochylamy się w przód. Super, teraz do jednej nogi. Pochylamy się klatką piersiową do uda i trzymamy. Klatka piersiowa do uda mocno. Super, teraz pokażę Wam jeszcze jedno super ćwiczenie rozciągające. Robimy tak. Z takiej pozycji przechodzimy do leżenia przodem. Stopy złączone. Robimy taką żabę i pochylamy się w przód. Staramy się tyłek mieć jak najniżej. I trzymamy. Okej. Rozciągamy górę. Prawa ręka w lewą stronę i lewą ręką przyciągamy ją nad łokciem do siebie. Trzymamy. Druga ręka. Pięknie. I teraz do łopatek. Prawa ręka do lewej łopatki, lewa ręka może ją trochę przyciągnąć. Przyciągnąć łokieć do dołu. Trzymamy. I zmiana. I super. Teraz tyłek w górę i stopami przychodzimy do dłoni i trzymamy. Patrzymy się na swoje stopy. Trzymamy jeszcze. Pięknie.
pięknie. Wstajemy. Prawa ręka w lewą stronę. Mocno rozciągamy cały bok i trzymamy. Ciągniemy do dołu. Ciągniemy do dołu z całych sił. Druga ręka. Pięknie. Moczka, rozciągniemy mięśnie brzucha. Mocno wyginamy się w tył. Trzymamy. Super. Przechodzimy do siadu japońskiego. I koniuszkami palców ciągniemy jak najbardziej w przód. Rozciągamy pięknie plecy. Ciągniemy w przód. I koniec. 11 trening mamy za sobą. Za nami ostatni trening góry w naszym wyzwaniu 30 dni. Mam nadzieję, że ten trening się Wam podobał. Jestem ciekawa, które ćwiczenia wybraliście, czy te bardziej statyczne, czy te bardziej dynamiczne. Zawsze pamiętajcie, że po treningu, które ja Wam pokazuję, czy po treningu, jaki ktoś inny Wam pokazuje, ktokolwiek, zawsze możecie sobie zrobić jeszcze sami dobitkę, na przykład robiąc jeszcze jedną, kolejną serię jakiegoś ćwiczenia, które czujecie, że przydałoby Wam się zrobić jeszcze mocniej. Zawsze wszystko musi być dopasowane do nas tak naprawdę. Tempo, ilość powtórzeń, wszystko. Także zawsze miejcie to na uwadze. Jeśli Wam czegoś brakuje, to zróbcie. Jeśli coś jest za mocno, to po prostu trochę wyluzujcie, ale pamiętajcie też, że nie zawsze trening mocniejszy, nie zawsze trening taki, który nas położy po prostu na łopatki i będziemy po nim ledwo żywi, niekoniecznie jest lepszy od tego trochę lżejszego. To też musimy mieć na uwadze. Ważne to jest, jakie były te ćwiczenia, jak te mięśnie pracowały. Równie ważna jest też regeneracja pomiędzy treningami. Równie ważna jest spontaniczna aktywność fizyczna, którą mamy poza treningami. No i równie ważna też jest, o ile nie najważniejsza, jest dieta. Dieta jest podstawą, trening jest bodźcem. To są dwie rzeczy takie, które się uzupełniają. No i fajnie jest po prostu jedno i drugie sobie przypilnować. Dajcie znać w komentarzu, tak jak już Wam mówiłam, czy wybraliście ćwiczenia bardziej dynamiczne, czy bardziej statyczne. Które z tych ćwiczeń podobało Wam się najbardziej? Czy palą mięśnie, czy trochę się zmęczyliście? Jestem ciekawa, jak Wasze wrażenia po tym treningu. Jeśli ten trening Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I pamiętajcie też, że jeśli napiszecie cokolwiek w komentarzu pod tym filmem, albo pod moimi innymi filmami. Bardzo dobrze, że to zadziała, to na algorytm YouTube'a będzie wiedział, że interesuje Was to, co ja tutaj zamieszczam i nie będzie ukrywał przed Wami moich filmów. Zapraszam Was na moje media społecznościowe, instagramowe, facebookowe, na TikToki też. Wszystkie linki jak zwykle daję Wam w opisie pod filmem. W opisie pod filmem też macie link do naszej zamkniętej grupy na Facebooku Drużyna w Kondycji. Warto tam być, warto być na grupie Drużyna w Kondycji przede wszystkim i Instagramie, tak mi się wydaje. Na Instagramie daję też posty z różnymi opisami, daję wskazówki dotyczące diety, psychiki, psychodietetyki, różne moje przemyślenia, też takie filmiki motywujące. I warto też zobaczyć sobie na relacje, bo w relacjach czasem odpowiadam na pytania, a często tak jest, że jak jedna osoba ma jakieś pytanie, to są inne osoby. Sporo innych osób zazwyczaj jest, które ten temat też nurtuje, więc też się z tego można dużo dowiedzieć, więc polecam, zapraszam. Zapraszam jeszcze raz na moją stronę wkondycji.pl. Widzimy się już pojutrze na ostatnim naszym treningu z wyzwania 30 dni oczywiście, bo to nie jest ogólnie koniec z naszymi treningami, co to nie. Mam nadzieję, że macie świetny dzień. Pa, pa.